Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Kontynuujemy słuchanie tego 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, które rzeczywiście wywołuje na nasze usta tę modlitwę psalmu, że przenika mnie lęk i drżenie i przerażenie mnie ogarnia. I po to Chrystus mówi, żeby dotknąć naszego serca rzeczywiście. I tak jak słuchaliśmy przedwczoraj tego słowa, które mówiły, co jest ważniejsze, złoto czy świątynia, ofiara czy ołtarz. I pamiętamy, że to słowo, kiedy łamaliśmy, ja łamałem dla siebie, ale ja myślę, że każdy z nas może zadać sobie pytanie, dlatego że każda rodzina ma być tą świątynią. Rodzina chrześcijańska jest świątynią, w której mieszka Bóg. I co było ważniejsze, złoto czy ta świątynia? I mogliśmy zadać sobie to pytanie. Często mamy te problemy, które mówią, muszę załatwić tyle spraw, jest, trzeba, nie wiem, zakupy zrobić, trzeba załatwić, więcej pracować, żeby móc na wakacje pojechać, trzeba wybudować dom, zrobić remont mieszkania. I na końcu okazuje się, że te więzy, które tworzą relacje między nami, są bardzo kruche. Jak trudno jest, kiedy człowiek wraca zmęczony po pracy, zmarnować w cudzysłowie czas, żeby usiąść z dziećmi, nawiązać relacje. Potem, kiedy są starsze, tego nie można nadrobić. To, co nie zostało zawiązane, ten czas, który nie oddaliśmy, żeby związać ze sobą tych drugich, których dał nam Bóg, jako naszego męża, żonę, dzieci, rodziców, jest stracony, można powiedzieć. I potem, kiedy człowiek jest starszy i doświadcza tego, że najbliżsi nie interesują się nim, nie nawiązują relacji, może człowiek mieć wyrzuty, wypróbowałem sobie żyły dla nich, ale dzieci powiedzą, teraz my wypróbamy sobie żyły, nauczyłeś nas tego, nie miałeś czasu dla nas, my dzisiaj też nie mamy czasu na nic, bo musimy zarobić pieniądze, musimy zrobić remont mieszkania, musimy tyle spraw załatwić, żeby jutro, prawda, mówimy. I rzeczywiście to jest coś, co Chrystus mówi, biada tobie, biada, bo co jest ważniejsze, złoto czy świątynia, załatwianie tych wszystkich spraw, czy relacje między nami. Czas jest krótki. Ksiądz Twardowski miał takie słowo bardzo popularne, które lubimy powtarzać. Starajmy się kochać ludzi, bo odchodzą tak szybko. I to jest prawda. Czas, który dzisiaj nie włożyliśmy w budowaniu relacji, jest stracony. Się okazuje, że szybko odchodzą ci najbliżsi. To było to słowo, które poruszało. Nie? Co jest ważniejsze? Ofiara czy ołtarz? Wiemy, na jakim ołtarzu Chrystus złożył swoją ofiarę. To jest krzyż. Nie? Ale jeżeli ten krzyż
nie stał się częścią naszego życia. Dzisiaj nawiązuję do tej Ewangelii sprzed 2 dni, dlatego że mnie bardzo poruszyła, nie? Że możemy budować i potem się okaże, że jeżeli nie zatroszczymy się o siebie nawzajem, o nas, którzy jesteśmy świątynią, tą wspólnotą, rodziną Boga, to możemy zbudować i wyremontować piękny kościół i stanie się muzeum, którym będą, nie wiem, pokazywać obrazy, sztukę sakralną, sprzedawać bilety, bo nie będzie świątyni prawdziwej, którą my jesteśmy, jak mówi święty Paweł, nie? I to jest ważne, ale też odnośnie tego krzyża, prawda? Dzisiaj Chrystus, który kontynuuje tą mowę biada, która ma nas poruszyć. To nie chodzi, że jesteśmy na straconej pozycji i mówi, że już wszystko stracone, idźcie do domu. Nic się nie da z tym zrobić. Co zrobiliście, co zasialiście, będziecie zbierać. Tylko Chrystus, kiedy mówi biada, mówi uważaj. Biada tobie, jeżeli będziesz tak kontynuował, bo to się skończy źle. I dzisiaj Chrystus mówi o 2 takich rzeczach, które mnie osobiście poruszają. Pierwsze mówił o tym, co nam grozi, o tej hipokryzji, że na ustach będziemy mieli wielkie słowa, ale w naszym życiu te słowa nie będą miały żadnego pokrycia. Jest taka piękna Ewangelia, którą wczoraj czytaliśmy razem z braćmi i siostrami w takiej wspólnocie, o tym rozesłaniu 72. I oczywiście można się pytać, dlaczego 72? Jest taka piękna linia, która pozwala nam zrozumieć, dlaczego Chrystus posyła 72 uczniów. Bo mówi, bo było 72 tłumaczy, którzy przetłumaczyli pismo z hebrajskiego na grecki, kiedy Żydzi byli w diasporze, to znaczy kiedy przeżywali to okres wygnania, musieli najpierw wyjść i do Babilonii, i do Asyrii, ale także część Żydów uciekła do Egiptu. Wiadomo, wtedy takim językiem, tak jak dzisiaj mamy angielski, gdzie można się wszystkim tym językiem dogadać, to wtedy takim językiem był grecki. I żeby dać możliwość swoim braciom czytania Pisma Świętego, przetłumaczono Pismo Święte z języka hebrajskiego, które już było takim językiem nieznanym, na język grecki, żeby można było słuchać słowa. I do tego celu przeznaczono 72. I teraz, kiedy słuchamy, że Chrystus posyła 72 tam, gdzie On sam przyjść zamierza, to dla mnie to jest takie słowo, które mówi, że potrzeba dzisiaj to słowo, które wydaje się często niezrozumiałe, często na wyrost, często w ogóle jakieś dziwne rzeczy mówisz, Panie Jezu, kto Cię może słuchać? Trudna jest ta mowa. Potrzeba, żeby to słowo stało się ciałem w naszym życiu. Trzeba je przetłumaczyć poprzez nasze życie. Że nie ma innego sposobu, żeby to słowo dotarło do najbliższych, jak to, żeby ono w nas zaczęło żyć. To znaczy, ja myślę, że to bardzo łatwo widzieć w rodzinie, nie? Bo jak dzieci mają na przykład zrozumieć, czym jest miłość? Możemy śpiewać piosenki, oczywiście wszystkie prawie najlepsze piosenki są o miłości, nie? Ale prawdziwie miło, żeby zrozumieć, że miłość istnieje naprawdę, że to nie jest tylko temat piosenek. Jest miłość romantyczna, jutro cię dziewczyna zostawi, miłość nie istnieje. Ale kiedy patrzymy się kiedy dziecko patrzy na swoich rodziców, którzy się kochają, to możesz mu potem mówić, że miłość nie istnieje, może przeżywać porażki sercowe, owszem, ale on widział swoich rodziców. On widział ich miłość i mówi, może mi nie wyszło dzisiaj, może muszę się zmagać o tę miłość, ale wiem, że miłość istnieje, bo doświadczyłem tego, wiem, co to jest miłość. Widziałem ich trudy, widziałem wzloty, upadki, widziałem codzienność tego wszystkiego, ale wiem, czym jest miłość. To jest życie, które się wydaje, które się daje, które służy. Wiem, co to jest miłość, nie? I można mówić wielkie słowa, mówię, nam to grozi, nie? Grozi, że mówimy wielkie słowa. Tak jak mówimy, Chrystus, 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 który jest miłosierny, prawda? Ale jeżeli w naszym życiu, w tej relacji do drugiego człowieka, ten drugi człowiek nie zobaczy tego miłosierdzia,
To mówi, miłosierdzie? No to gdzie jest to miłosierdzie? Jak ty wobec mnie jesteś surowy, jesteś, ciągle sądzisz, ciągle tylko karzesz, ciągle wymagasz. Gdzie jest ta wyrozumiała łagodność, o której mówisz, że Chrystus nią jest? To gdzie jest to? A mówimy, Chrystus zwyciężył śmierć. Pokaż mi, że zwyciężył śmierć. Pokaż mi to. Nie? Gdzie? Że Chrystus przebacza. Co to jest przebaczenie? Jeżeli rodzice przebaczają sobie, kłócą się, bo święty Paweł, który jest realistą, bardzo pięknie mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli na końcu dnia nie idą obrażeni do łóżka, obracając się plecami. Nie są tygodnie, miesiące, cichych dni. Ale kiedy przychodzi wieczór, proszą siebie o przebaczenie, przebaczają sobie. I dziecko wtedy nie potrzebuje wielkich słów o przebaczeniu, o miłosierdziu, bo ono widzi, co to znaczy. Oczywiście wiadomo, najlepiej, jak się rodzice nie kłócą przed dziećmi, bo dziecko wtedy jest niepewne, nie? Ale jeżeli się kłócą, to niech też przebaczają sobie wobec dzieci, tak jak się kłócili. Bo to dziecko daje poczucie bezpieczeństwa. A poza tym, to jest właśnie to słowo wcielone, nie? Nie być hipokrytą, który mówi jedne rzeczy, a życie daleko od tego. Jak mówiłem, to o tym zwycięstwie śmierci. Gdzie Chrystus zwyciężył śmierć w moim życiu? Zwyciężył śmierć, jeżeli ja jestem w stanie umierać. Ja nie wiem, ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy, bo to nie chodzi o wielkie rzeczy, nie chodzi o tą śmierć na końcu życia, ale chodzi o tę śmierć, kiedy my na przykład decydujemy się nie mieć ostatniego słowa w dyskusji z drugim człowiekiem. Nie stawiać ciągle na swoim. Umieć zgodzić się z drugim, powiedzieć, dobrze, skoro tak chcesz, okej. Ale nie jak to często jest. Dobra, niech ci będzie. Mówię, nie chcę takiego, takiej twojej zgody nie chcę. Nie chodzi o taką zgodę. Chodzi o tę gotowość powiedzieć, no dobrze, zrobimy jak uważasz. Ja tego nie czuję, ale skoro ty tak uważasz, dobrze, zrobimy tak. Nie, rozumiecie? To jest umieranie, bo masz pewien plan. Takie drobne rzeczy są, nie? Jakie zakupy zrobić, jaki, nie wiem, jaki serek wybrać na kolację, albo jaki obiad ugotować, jaką zupę zrobić. Ja ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy na konkrety życia, nie? Czy się sprząta? Wiecie, są czasami takie drobiazgi. Ja to często lubię powtarzać, jak papier toaletowy zakładać. Listkiem do ściany, czy na zewnątrz? Wiecie? Bo ja takie kłótnie prowadziłem. To jest, jak się mieszka razem, to są takie rzeczy. A jak się zamiata? Pod włos czy odwrotnie? Umieć powiedzieć, dobrze, no masz taką tradycję z domu, dobrze, zgadzam się, nie? Że szklankę nie myjesz, wycierasz i odstawiasz na półkę, tylko zostawiasz na suszarce. Okej, nic się nie stało. Nie, tak nie można, tak się nie robi, tak jest nieporządek. Umiemy tak przegrywać, umierać? I to są takie drobne rzeczy, prawda? Ale wiemy, że są rzeczy o wiele poważniejsze, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby traktować potrzeby drugiego wyżej od swoich, uszanować drugiego bardziej od siebie, umieć wejść w upokorzenie. Jak na przykład sąsiadka mówi, że pani zawsze zamiata pod moje drzwi śmieci. Ty wiesz, że nie zamiatasz. I próbujemy się bronić. Co za potwarz, jak tak możesz mówić? I toczymy wojny, nie? Albo o spadek w rodzeństwie. Umieć przegrać. Nie, absolutnie. Pieniądze w życiu nie podaruje pieniędzy. Nie? Rozumieć? W sensie. I to wtedy to jest to prawda, że Chrystus zwyciężył śmierć. Dlaczego? Bo zwyciężył we mnie. Bo potrafię umierać, potrafię stracić. Bo wiem, że życie mi przychodzi od Boga. To jest coś, do czego dzisiaj Chrystus mówi. Jeżeli tego w nas nie ma, a w nas są wielkie słowa, to wiecie, reklamy są wielkie słowa, to najlepsze płatki są takie, a takie, najlepsza pasta do zębów taka, a taka. Kto z nas w to wierzy? No może ktoś wierzy. I tak samo nie będzie młode pokolenie, nasze dzieci, nasi wnukowie, nie będą wierzyć w ani jedno nasze słowo. Jeżeli nie zobaczą tego wcielonego w nas, tej Ewangelii przetłumaczonej przez życie, to mówi dzisiaj Chrystus. Nie? Biada wam, hipokryci, groby pobielane, mocne słowa. Z zewnątrz piękne, a wewnątrz pełne kości i zgnielizny. A druga rzecz, która jest o tych prorokach. Jeszcze jedno słowo, wybaczcie, ja zawsze długo mówię, przepraszam was. Bo pamiętam,
I kiedy słucham tego słowa, pamiętam, kiedy w latach 80. słuchałem, jak przychodzili naprawdę prorocy, ludzie, którzy przychodzili, ja teraz słucham tego jak prezbiter, jako kapłan, nie? Przychodzili do nas, mówili: słuchajcie, trzeba tworzyć małe wspólnoty. Parafia ma być wspólnotą wspólnot. Kościół masowy zginie. Jutro go nie będzie. Jeżeli nie zbudujemy więzi, jeżeli nie staniemy się rodziną, to wszyscy zostawią ten dom. Ostatni zgasi światło. Widzimy na naszych oczach, nie? Młodych, którzy skandują i możemy się gorszyć. Jak oni tak mogą? Mogą, mogą. Nikt nie jest katolikiem i chrześcijaninem przez to, że jego rodzice byli. Przez to, że został ochrzczony, trzeba się stać. Nikt nie jest dlatego, że urodził się w Polsce Polak katolik. Czegoś takiego nie ma, nie istnieje. Albo spotkamy żywego Chrystusa i będziemy nowym stworzeniem, albo nie, albo zostawimy tradycję ojców. Pójdziemy za tym, co jest bardziej atrakcyjne. Ale to jest wszystko na poziomie tradycji, zwyczajów. I to słowo mówi: biada wam, bo mordowaliście proroków. Prorokcy przychodzili, mówili: róbcie to. Póki jest czas, póki chcą się ludzie zaprosić, zapraszajcie. A mówiliśmy: popatrz, ile ludzi jest, co ty gadasz? Super jest. Intencje zamawiają, parafię utrzymujemy, wszystko fajnie funkcjonuje. Nie? To słowo przychodzi i dotyka, nie? I przychodzą dzisiaj prorocy. I ja myślę też, kiedy my słuchamy, nie? Proroków, którzy na przykład mówią w sprawie małżeństwa, w rodzinie, ja myślę, że to mogą być nawet bliscy, sąsiedzi, poprzez to, jak otwierają się na życie. Mówią: to jest prawda? Albo my jesteśmy też wezwani, żeby być takimi prorokami dzisiaj w tym świecie, którzy żyją w poprzek, nie? Pod prąd. Nie idą za tym, co mówią inni. Są gotowi pójść za Chrystusem, za tym barankiem. Widzieć to życie wydane, że jest prawdą. Prorocy, którzy mówią: odwagi, możemy być inni. Nie chcę tego kontynuować, bo by to za długo było, ale ufam, że Duch Święty wam to mówi. Żeby słowo rzeczywiście mogło być przyjęte, tak jak mówi święty Paweł dzisiaj, tym, czym ono jest, słowem żywym, które działa, to Chrystus dzisiaj mówi: potrzebuje ciebie. Żeby to się stało prawdą w tobie. Żeby mógł dotknąć, rozpalić ogień, potrzebujesz najpierw ty pozwolić Chrystusowi rozpalić ogień w sobie. Wtedy zapalimy nasze małżeństwa, nasze rodziny. Bo prawda jest, że dla Boga nie ma straconych pozycji. Dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie: jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. To, co mówimy, Chrystus wstąpił do piekieł. Nawet kiedy nam się wydaje, że nasze życie jest piekłem, otchłanią, że to się już nic nie da zrobić, Chrystus jest tam z nami. A jeżeli jesteśmy z Chrystusem, jest możliwy nowy początek.